vlogmasie. Ja jeszcze w lekko wilgotnych włosach, delikatnie podsuszonych, ale jeszcze będę musiała z tyłu trochę je dosuszyć. Jak widzicie, jem śniadanie w kieliszku, bo nie mam tych takich odpowiednich kieliszków do jajka, więc włożyłam po prostu jajko na miękko do kieliszka. Dzisiaj mamy dość napięty dzień, bo zaczynamy od tego, że w domu się ogarniamy, zrobiłam pranie i tak dalej. Potem jedziemy do biura, mamy tam kilka rzeczy do zrobienia przy komputerze. Jemy obiad u moich rodziców, a później czeka nas świąteczna sesja na rynku w Katowicach. Także ja już nie mogę doczekać się tej sesji. Także zapraszam Was na dzień ze mną. Jednak zdecydowaliśmy, że nie jedziemy stricte do biura pracować, tylko popracuję sobie tutaj w naszym mieszkanku. Montuję właśnie film na Instagram, tutorial makijażowy i tak naprawdę dość szybko mi poszło, jestem zadowolona, włączyłam sobie w tle muzykę świąteczną i tak się fajnie trochę chilluję pracując taką muzyką, robię sobie fajny nastrój i aż przyjemnie mi się zmontowało, szybciutko mi poszło, praktycznie skończyłam, dodaję tylko muzykę i renderuję. Wyszliśmy już z domu, czekam na Kaspra, aż wyjedzie samochodem i jedziemy teraz do Dąbrowy, do rodziców na obiad. Zjedliśmy dość na szybko, bo byliśmy u rodziców spóźnieni. A na 15:30 zdjęcia w Katowicach, także no wszystko na wariackich papierach. Wciąż się spóźnimy, bo w sumie już jest 15:30. I pomalowałam się na szybko, zrobiłam sobie czerwone usta świąteczne do świątecznej sesji. Delikatnie przeprostowałam włosy, Kasper w tym czasie pojechał sobie po kawkę i jedziemy. Chcemy zdążyć przed całkowitym zachodem słońca, bo zdjęcia mają być takie w półmroku, w takim wiecie, świątecznym, magicznym klimacie. Taki mamy zamysł z dziewczyną, która będzie mi robić zdjęcia. Zobaczymy, co nam wyjdzie, bo pierwszy raz umówiłyśmy się w Katowicach. Słuchajcie, na miejscu z Kasią, zobaczcie jakie mamy piękne tło. Będziemy zaraz tworzyć jakieś piękne zdjęcia tutaj, także spodziewajcie się na moim Instagramie nowości. Czekamy na krańca, żeby mieć fajne zdjęcia, wiecie, z kubeczkiem. Wzięłam jednak herbatę, a nie krańca, bo te kubki od krańca były brzydkie i stwierdziłam, że się wszystko prezentować na zdjęciu. Mamy, słuchajcie, problem trochę z Kasią, bo jest masa ludzi wszędzie. No ale już teraz widzę, że Kasia super robi zdjęcia, także tutaj wrzucam Wam Instagrama Kasi, jak macie ochotę, wpadajcie do niej. Będziemy na dniach wrzucać zdjęcia z naszej sesji. Piłam herbatkę i słuchajcie, wcale nie jest jakoś super dobra. Myślałam, że będzie taka mega świąteczna, wiecie, z takim korzennym smakiem, a wcale nie jest jakaś cudowna. Na szczęście nie była jakoś bardzo droga, bo zapłaciłam za nią 6 zł. Robi się w sumie chłodno, więc lecimy dalej robić zdjęcia. Wsunęłam teraz okulary, żeby trochę inaczej wyglądać na fotkach. Przy domkach, bo akurat bardzo ładnie światło się odbija i łatwiej ci się robi zdjęcia, prawda? Tak, tak, to prawda. No, także szukamy wszędzie światełek, jest wszędzie pełno ludzi, ale efekty będą, nie? Tak. Super. Na garażu Silesi. Idziemy zrobić zakupy już po sesji. Było super. Na szczęście nie było zimno, przez co nie zmarzłyśmy tak bardzo, bo trochę zdjęć porobiłyśmy. No ja myślę, że już dzisiaj, kiedy oglądacie vloga na moim Instagramie, są zdjęcia z tej sesji. Także wejdźcie, sprawdźcie. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba i czy powinnam się częściej umawiać z Kasią na zdjęcia. Przyjechaliśmy do Tesco na zakupy spożywcze. No i Kacper właśnie chce coś zjeść dobrego na kolację. Dzisiaj zrobić coś, ale nie ma pomysłu. Ja nie chcę zrobić. Nikt to nie chce zrobić. Mówię, że chcę a co? Zrobić. Nie chcę no zrobić. Ja, a co ja mam robić? Coś zjadę gdzieś. No nie, moglibyśmy iść do Sakury. Nie, ja nie chcę zjeść kolejny dzień sushi. Dobra, Kacper, chodź, robimy zakupy na śniadanie, takie podstawowe, a może coś sobie wymyślisz w trakcie. Jakieś parówki zjedzmy już na kolację. Dobra. Zjem parówkę, ty musimy kupić ketchup, bo nie mamy. No i zobaczcie, tu właśnie bardzo lubię tą markę F&F, bo tu jest dużo fajnych rzeczy. Zobaczcie, jakie fajne
fajne męskie swetry. Kosztują 5 dyszek. To jest mega fajna cena. Biorę Kas robi tego z tym reniferem świątecznym. Nie chcesz tego bałwana? Nie, ten bałwan jest słaby. Czemu? Mi się nie podobało. Czemu? Mi się taki nie. Mi się podoba. Tamten mi się już bardziej podoba. Pierwszy, czerwony, ten klasyczny. Pierwszy. Albo ten jest mega fajny, tylko że zapinany. Tak. I ten jest mega. Taki no jak z filmu świątecznego. No. Wiesz, to może ten zapinany, ten i tamten. Trzy? Ale no, no święta są. A patrzcie, jakie fajne rzeczy dla dzieciaków tam, na tym wyjściu. Zobaczcie, jest też fajnych tam rzeczy dla dzieciaków malutkich. I słuchajcie, jednak te swetry kosztują 5 dyszek, a wszystkie te świecące kosztują 80 czy 90 zł. My chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, że tamte były świecące. Mówiłam. Tak? Aha, że świecące nie mówiłam. Tamte świecą, przez to są dużo droższe, więc bierzemy te, Kacer wziął sobie dla siebie i chce wziąć też taki dla mnie identyczny, ale nie ma esek. Jest tylko M-ka. Przyjęli dyspozycję na piętro minus pierwsze. Jedziemy windą w dół, mamy wózek już do samochodu, szybkie zakupy. Wracamy do domu. Tyle ludzi w sklepach, że masakra. Jesteśmy w domu, szybki unboxing zakupów. Melisa, ja przed spaniem lubię napić się Melisy, chyba o tym kiedyś mówiłam na stories czy na jakimś vlogu. Zawsze zaparzam sobie przed spaniem i piję, Kasper też często pije i mamy wrażenie, że dużo lepiej nam się usypia dzięki temu. Jajka, Kasper jutro ma robić spaghetti, jakie? Carbonara. Carbonara, czyli z boczkiem, kupiliśmy makaron. Kupiliśmy boczek wędzony w kawałku, kupiliśmy płyn do płukania, bo tu akurat w mieszkaniu jest tylko proszek, nie ma płynu do płukania i dzisiaj to pranie tak niezbyt ładnie pachniało, także będę musiała przepłukać jeszcze raz z płynem do płukania. Parówki, ser, aha, to do carbonary, tak? Grana padano. Kupiłam sobie pomelo, jak zobaczyłam go, miałam mega smaka, także dzisiaj sobie zjem. Jak nie jedliście to pomelo, to jest takie połączenie trochę cytryny, pomarańczy, bardzo smaczne. Banany, ja kocham banany, jestem uzależniona od bananów, także bananki. Pomarańcza do herbatek zimowych. Mleko, płatki owsiane dla Kacpra do owsianek na śniadanie. Ketchup Heinz i jakby sprawdzony ketchup, który ma całkiem dobry skład i całkiem dobrą ilość pomidorów jak na w porównaniu do innych ketchupów. Na przykład Tortex to jest tragiczny ketchup, w którym w ogóle nie ma pomidorów. Chlebek żytni. Aha, i soczki. Świeżo wyciskane smoothie i sok ananasowy. Ja sobie wzięłam mango passion fruit. Takie smoothie. Wypiję sobie zaraz. A teraz chodźcie, od razu tworzymy kalendarz. Okej, Kasper sobie opisał prezent numerem 9, ale powiedział, że nie ma ósemki swagowanej, więc mam otworzyć dziewiątkę dzisiaj. Także dziewiąta szufladka, mamy tak naprawdę ósmą. No, trochę zamieszałam, ale rozumiecie, o co chodzi. Otwieramy. Talerz? Z docyku talerz. Talerz chyba. Talerzyk taka? Taka gwiazdka? Fajne, ale do czego? To na świeczkę, czy bardziej do jedzenia? Nie wiem. Taki o, ozdobny, ceny tak? Zapomniałem. Babcia właśnie, też zapomniała, to no, ci pomóc. Babcia też trochę pomagała. Ale tutaj akurat nie, bo tu ja akurat to na świeczkę, pokolenie. Czy Kacper na co? To jest do inwencji twórczej twojej. To może ci sobie tam dam do herbatki, zrobię herbatkę nam z pomarańczą, z goździkami, z miotkiem i poukładam tu jeden talerz. Jak na coś goście przyjdą, to też jako popielniczka może być. Taka ładna? No. Przestań, szkoda. Takiego ładnego talerzyka na popielniczkę. Dobra, od dziewczyn. Od dziewczyn, co my tutaj mamy dzisiaj? Ło! Zamykam oczy! Nie widziałam, co to wypadło? Dwunastka. Coś wypadło, no jakaś bombka tam była. Źle położyłam ten kalendarz, przez co wypadały. Dobra, 8. W ósemce mam kuleczkę Mercy i bombkę. Super. Zepsuł się wieszaczek. W sensie zawsze tu jeszcze jest drugi wieszaczek. To dzisiaj będę musiała zawiesić tak. Teraz sobie poradzę, dobra. Subcio. No i na szybko kalendarze kosmetyczne. W ogóle to jeszcze nie spiłam tych metek, ale... I słuchajcie dalej. Ten drugi tak samo robi. Dobre to jest, dobre. Okej, siódemka, ósemeczka. Okej, liquid w takim nudziakowym kolorze. Nie wyciągam tych szminek i tych wszystkich produktów z tego, bo strasznie się ciężko wyciąga. Potem poproszę Kacpra. Ósemeczka, Lancome. O, jakiś kremik. Fajnie.
Taki kolor jakby na noc. Jakiś liftingujący, multi-lift cream. To chyba dam to mojej mamie albo może babci, bo to jest jakiś taki właśnie liftingujący. Chociaż doczytam, może jest też dla młodych. Zobaczymy, może już teraz mi się przyda jakiś lifting na buzi. No i Maybellinowy kalendarz. I z Maybellina mamy ósemkę, gdzie? I tutaj mamy Brow Dramę. W takim ciemnym kolorze, więc chyba pójdzie na rozdanie. Okej, no to tak naprawdę z kalendarzy to wszystko. Śledźcie następnego Vlogmasa, bo planuję zrobić na dniach rozdanie. Fajniejsze niż to ostatnie, jeszcze fajniejsze, tam były lakiery, a teraz coś bogatszego, bardziej takiego, wiecie, od serca z okazji świąt. Także oglądajcie kolejne Vlogmasy, a ja na dzisiaj już Wam dziękuję za obecność ze mną i do zobaczenia jutro. Buziaki!